Dzień dobry Państwu. To my rozpoczniemy bardzo nieoczekiwanie, bo punktualnie, wedle żądań naszych gości, którzy przyszli jeszcze punktualniej, więc możemy chyba zacząć. Jest długi weekend i pewnie wielu z Państwa się spieszy. Postaramy się nie bardzo przeciągnąć to spotkanie. A więc spotkanie mistrzowskie z kuratorami jednej z wystaw Miesiąca Fotografii poświęconej książkom o Wiśle. Koło mnie Łukasz Gorczyca, nieco dalej Adam Mazur. Postaramy się opowiedzieć o tym, w jaki sposób nasi dwaj kuratorzy spoglądają na polskie książki fotograficzne i co w ogóle rozumieją pod tym wieloznacznym określeniem. Może zacznę od ciebie, Łukasz. Dlaczego tak często używamy angielskiego określenia zamiast polskiego tłumaczenia? Chodzi o fotobook? Tak. Jest jeden bardzo oczywisty powód po temu, mianowicie ten, tak używając grubego słowa, projekt, który jakoś usiłem popychać z Adamem, którego częścią jest ta wystawa w Krakowie, która była możliwa dzięki tobie i dzięki festiwalowi. Częścią też tego projektu jest nasz blog, który jest właśnie blogiem, na którym usiłujemy w cudzysłowie katalogować czy opisywać polskie książki fotograficzne. I całe to przedsięwzięcie jest w oczywisty sposób zainspirowane też pewnym poruszeniem, które od jakichś kilkunastu lat da się obserwować w międzynarodowym obiegu fotograficznym, powiedzmy, który dotyczy się właśnie zainteresowania szczególnego fotobookami. Fotobookami mówisz właśnie. Tak, właśnie fotobookami, dlatego że to nie my to w Polsce wymyśliliśmy tą dyscyplinę badawczą i artystyczną w gruncie rzeczy, tylko jakby chyba pozwalam sobie zapożyczyć to pojęcie, ja sobie pozwalam przynajmniej, żeby podkreślić, że ten projekt w jakiś sposób jest związany z tym, co się dzieje dookoła, właśnie z tą taką nawet pewnego rodzaju gorączkową próbą z jednej strony badania historii książek fotograficznych i rozumienia tego, w jaki sposób w nich funkcjonowała fotografia i jakie jest znaczenie tych książek jako samoistnych obiektów kultury, a z drugiej strony, bo to jest druga część tego zjawiska, niebywały przyrost jakby produkcji współczesnej tego typu publikacji, zarówno książek, które są tworzone przez bardzo, można powiedzieć, renomowanych fotografów, którzy produkują kolejne, tak jak gwiazdy muzyki, kolejne albumy fotograficzne, ale i jakby z olbrzymiego pola debiutantów, bardzo młodych fotografów, którzy w zasadzie postrzegają, przynajmniej wielu z nich chyba postrzega wydanie własnej książki fotograficznej jako taki wstęp, czy konieczny w ogóle wstęp do jakiegoś szerszego, zdobycia szerszej widzialności. To medium książki fotograficznej stało się w jakimś sensie takim bardzo obowiązującym czy modnym medium wyrażania się poprzez fotografię. I dlatego chyba my zapożyczyliśmy sobie to angielskie sformułowanie, żeby się tak po prostu bezczelnie też wpisać w ten kontekst badawczy. Ja będę trzymał się polskiego określenia jednak, a ty Adam? Ja może to uzupełnił. Dzień dobry Państwu w ogóle za przybycie. Jest nam bardzo miło, bo nie wiedzieliśmy, ile osób przyjdzie właśnie w środku długiego weekendu w taki upał. Jeżeli chodzi o sam fotobook, to ja myślę, że to też jest ważne nie tylko jako taki moment jakby przechwycenia, czy jakby dostrzeżenia pewnego zjawiska, ale jest to również kwestia definicyjna, bo też mieliśmy okazję z Łukaszem nawet wygłaszać w swoim czasie taki referat poświęcony temu fenomenowi i tam właśnie jakby uzasadnialiśmy tą jakby rację bytu tego anglicyzmu, ponieważ nie jest to album fotograficzny, nie jest to teka fotograficzna i nie jest to nic, co na przykład mieściłoby się w dotychczasowych takich słownikowych czy właśnie terminologicznych jakichś ramach, nawet ustalanych przez samą Bibliotekę Narodową. Więc jakby stwierdziliśmy, że ta książka fotograficzna łamana na fotobooka jest jednak czymś takim nowym, czy pozwala też z nowej perspektywy spojrzeć na to, co
było wydawane nawet już stosunkowo dawno temu. Oczywiście też jest to istotne od takiej strony jakby komunikacyjnej. Ten blog, którego prowadzimy, to jest, nazywa się tak Polish Photobook, więc też jest to jakby nastawione na pewien, na pewną taką grupę odbiorców, powiedzmy, międzynarodowych, którzy kolekcjonują książki. Jest to dosyć taka, może nie uniwersalna, ale globalna w jakiejś mierze sieć osób, które zajmują się czy to właśnie fotobookami z Ameryki Południowej, czy z Chin, czy ze Szwajcarii, czy ze Stanów Zjednoczonych, z różnych miejsc na świecie. Więc też zastanawialiśmy się właśnie, jak tutaj można byłoby usytuować tego polskiego fotobooka, czy polską książkę fotograficzną. No i też jest to taki rodzaj komunikacji, powiedzmy taki angielski, który jakoś się da zrozumieć w tych kręgach, powiedzmy gdzieś od Chin po, nie wiem, Niemcy. Choćby, tak. Mówiłeś o tym, Łukasz, że rozpoczął się taki boom wydawniczy dotyczący właśnie tego sektora, segmentu. Niemniej jednak obserwujemy coś wręcz przeciwnego także, to znaczy spadek nakładów i spadek dostępności w gruncie rzeczy takich wydawnictw. No to jest dosyć w gruncie rzeczy ciekawe zagadnienie. Nawet ostatnio też się temu przyglądałem, zastanawiałem się nad tym, przecież czytając różne teksty czy dyskusje na przykład wydawców na ten temat. I to pozwoliło mi sobie uzmysłowić, że my właściwie mamy do czynienia bardziej ze zjawiskiem badawczym i zjawiskiem artystycznym, a nie zjawiskiem wydawniczym czy rynkowym. To nie jest tak, że ten cały ruch wynika z jakiegoś szczególnie pobudzonego, myślę, i euforycznego stosunku czytelników i potencjalnych nabywców do tych książek. Nie, to raczej wynikło, tak się zdaje, z jednej strony właśnie z badań, które się jakoś rozpoczęły nad tego typu publikacjami historycznymi, a z drugiej strony właśnie z pewnej, niekoniecznie może nawet mody, ale z pewnego trendu i przeświadczenia, że książka w jakiś sposób może być takim nowym, atrakcyjnym środkiem wyrazu, ale też, jakby, jeżeli mówimy o tej dostępności, niedostępności, nakładach i tak dalej, trzeba sobie uzmysłowić, że to wszystko dzieje się w czasach, kiedy jakby publikowanie nigdy nie było tak proste jak dziś. To znaczy jest tyle nowych narzędzi składania książek, jest tyle prostych i tanich narzędzi powielania tej książki. Nie mówię tu o publikowaniu jej w 100, 200 czy tam 1000 egzemplarzy czy 10 tysiącach, tylko nawet drukowania jakby swojej makiety tej książki. Można to robić na bardzo wiele sposobów. Są wreszcie tak demokratyczne i proste narzędzia, czy wręcz nawet można powiedzieć ordynarne, jak te fotoksiążki, które się zamawia w fotolabach. Czyli każdy ma swój software i może sobie zdjęcia z wakacji ułożyć taką fotoksiążkę. I tak to jest jakby pozycjonowane, ale to jest też tak naprawdę narzędzie, które można używać artystycznie, w bardzo prosty sposób, tak? Siedząc przy komputerze w domu, wysyłając tą książkę do punktu i za kilka dni ją sobie odbierając. Także jakby myślę, że ten ruch też wyniknął z po części, znowuż nie jakby z popytu, tylko jakby z podaży różnych nowych możliwości edytorskich. Ale chyba nie tylko, bo obserwować możemy także przy tym wielkim zalewie fotografii, jaki przeżywamy w ostatnich latach, związanym z internetem głównie, obserwujemy taką utratę miejsca, które fotografia sobie wypracowała choćby w prasie drukowanej. No tak, to jest oczywiście bardzo ważny tego aspekt i myślę, że też na to sporo artystów zwraca uwagę, podkreśla, że w zasadzie fotoreportaż zniknął z prasy, tak? Bo prasa stała się też w jakiś sposób bardziej podporządkowana rygorom komercyjnym i po prostu też stała się bardziej zależna jakby od spadających nakładów. Ale drugi element, jakby chyba też po części z tym związany, który można byłoby wskazać, to pewnie też to, że to niebywałe jakby odkrycie i funkcjonalność internetu też w końcu też budzi pewnego rodzaju nostalgię za materialną formą fotografii, tak? Czyli za czymś, co można usiąść i obejrzeć, co można mieć w rękach. Niekoniecznie właśnie odbitka, która też z kolei fotografia w obiegu wystawowym też
stała się czymś dalece wyspekulowanym i w dużej części to też stało się przedmiotem obiegu galeryjnego na dosyć też jakby zaawansowanym często szczeblu finansowym. Dlatego te książki stały się paradoksalnie dosyć takim atrakcyjną alternatywą, tak? Zarówno właśnie demokratyczną. Tak, no tak. A z jednej strony dającą to doświadczenie realnego fotografii znowuż. Z drugiej strony coś, co rzeczywiście, nawet jeżeli nakłady tej książki są nieduże, to często są nieduże też dlatego, że więcej osób tej książki tak naprawdę nie kupi. A z trzeciej strony, no tak, jest to, są to rzeczy, które są jednak finansowo dosyć dostępne. Ale może to jest też moment, żeby powiedzieć, co jakby też dla mnie było szczególnie interesujące i dlaczego ja w zasadzie zacząłem się tymi książkami interesować, bo jakby używając jeszcze kolejnego anglicyzmu, mój background jest bardziej związany ze sztuką niż z fotografią, z historią sztuki, ale jakby obcując ze sztuką współczesną i właśnie też zastanawiając się trochę też po części z takiej perspektywy kolekcjonerskiej nad tym, jak w ogóle radzić sobie z fotografią, jak można kolekcjonować tą fotografię, jak w ogóle rozumieć, interpretować różne duże projekty fotograficzne. Zrozumiałem, że dla mnie też jako odbiorcy ten format książki jest szczególnie atrakcyjny dlatego, że pozwala właśnie zachować to doświadczenie pewnej opowieści w fotografii. Często właśnie zobcowanie z fotografią poprzez format galeryjny czy format właśnie pojedynczych, ikonicznych zdjęć jest dosyć taki zubażający. Usiłuje tą fotografię wprowadzić w taki świat arcydzieł, właśnie ikon, który dla mnie jest jakby może właśnie z powodu tego, że tkwię w zasadzie w tym świecie sztuki, mniej atrakcyjny. To, co w fotografii wydawało mi się bardzo pociągające, to właśnie ta jej zwyczajność czy demokratyczność właśnie, czy to, że tej fotografii jest dużo, w tym sensie, że fotograf nie robi jednego zdjęcia, nie maluje nawet 100 obrazów jak malarz, tylko robi tysiące, dziesiątki tysięcy zdjęć. A więc problemem dla fotografa i jego i odbiorcy jego pracy jest raczej edycja, wybór tych zdjęć, ich ułożenie. I paradoksalnie wydaje mi się, że książka czy album w jakiś sposób naturalnie pasuje do tego medium. I zresztą jak się cofnąć historycznie, spojrzeć gdzieś wstecz, no to tak w zasadzie się fotografia zaczęła jakby ukazywać światu, tak, poprzez albumy fotograficzne. Adam, a skoro już mówimy o historii i o polskiej książce fotograficznej, a także o edycji, jak oceniasz tę drogę, jaką książka fotograficzna w Polsce przeszła, powiedzmy od roku 45 czy lat 50 do dzisiaj? Jaką drogę przeszła? Myślę, że to jest jeszcze nawet dłuższa droga niż od wieku XIX. Do dziś dnia. No my się nad tym zastanawiamy. Też jeżeli chodzi o ten projekt nasz, to ty tak zabrzmiałem, że to jest takie blogowe, ale to jest rzeczywiście też chcieliśmy, żeby było badawcze, bo też na przykład zajmując się historią fotografii, dla mnie było dosyć ciekawe, że bardzo wiele zjawisk właśnie umykało. Czy gdzieś też to spojrzenie takie poprzez pojedynczy obraz, czy to, co Łukasz nazwał takim ikonicznym, pojedynczym zdjęciem, właśnie z tej perspektywy też takiej fotografii artystycznej, wycinało bardzo dużo rzeczy, które były zupełnie jakby w innym obszarze się rozgrywały, właśnie chociażby tej książki fotograficznej. Więc właśnie tacy autorzy, nawet jak tutaj przygotowaliśmy dzisiaj, jak Adam Bujak, tak, oni nie za bardzo się odnajdywali w takiej narracji. Więc dla mnie to było ciekawe, żeby spojrzeć na ten fenomen też jakby jako taki może rodzaj nie uzupełnienia czy aneksu, ale czegoś, co właśnie było czymś bardzo intensywnym, jeżeli chodzi o doświadczenie fotografii, i jakby przeoczonym, czy może było zbyt duże, tak, żeby gdzieś w tej historii fotografii się mogło znaleźć. Jeżeli chodzi o tą drogę polskiej książki fotograficznej, to też jakby cały czas o tym myślimy, tak, bo nie mamy jeszcze takiej jakby jasnej koncepcji tego, jak na przykład ułożyć tę narrację jakby docelową, którą chcielibyśmy opowiedzieć. I ten blog też jest takim zdaniem sprawy z tych poszukiwań, tak. Również ta wystawa, którą przygotowaliśmy na Miesiąc Fotografii, ona była próbą takiego ujęcia właśnie pewnego tematu, czy spojrzenia na fenomen książki fotograficznej z perspektywy właśnie historycznej i podzielenia tego na pewne takie sekwencje wydarzeń, czy na pewne takie tematy, które by organizowały tak coś, co można było nazwać specyfiką tego doświadczenia właśnie polskiej książki fotograficznej, znając też kontekst chociażby książek fotograficznych wydawanych w Niemczech, Szwajcarii, czy nie wiem, Holandii, czy wspomnianych Chinach. Więc ta droga jest dosyć specyficzna, ona jest oczywiście bardzo mocno związana z historią Polski, tak? I
Myślę, że to jest też w tym najciekawsze. Natomiast na pewno to, co też jakby, czy o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, analizując te książki, to jest taka, jeżeli byśmy mówili o jakościach tych publikacji, to czasem, znaczy to mamy problem z tym, bo wiele z tych książek generalnie bardzo mocno odstaje na minus w porównaniu na przykład do książek wydawanych w Japonii, jeżeli chodzi o takie przygotowanie czy o pracę właśnie z tym materialnym wymiarem fotografii. Nie są tak ładne, nie są tak ładnie zaprojektowane, zdjęcia jakby są trochę gorszej jakości, wszystko jest takie dziwne. Ale powiedzmy od razu z wieloma wyjątkami pozytywnymi. No. Właśnie z niewieloma, ja bym powiedział. Więc od takiej strony historycznej... Czuję zmęczenie, Adam. Nie zmęczenie. Myślę, że to też jest ciekawe. I o tym też dużo rozmawialiśmy na przykład, czy co zrobić z takimi książkami, chociażby jak obecny na wystawie album Adama Bujaka właśnie Dziwisz, tak? Czy to jakby potraktować jako rodzaj jednak specyfiki miejscowej, czy to odrzucić właśnie ze względów takich estetycznych? Czy to jest właśnie coś, co byłoby specyficzne dla... Ja tutaj podzielam zachwyt Łukasza. A ja właśnie mam tutaj cały czas pewien problem z takimi książkami. Jakby wiedząc, że to jest coś, co faktycznie jak pokazać komuś z Japonii, to bym myślę, że zrobiło duże wrażenie, tak? Na taki szok można było przeżyć. W każdym bądź razie jakby nad tym się zastanawiamy. To nie jest tak, że mamy tutaj gotowe odpowiedzi, że już wiemy teraz, jak na przykład wyglądała ta, nie wiem, droga, tak, czy taki marsz książki fotograficznej przez historię Polski. Na pewno jest to dosyć ciekawie z tą historią powiązane i to mam nadzieję, że też widać na tej wystawie, którą zrobiliśmy w Domu Norymberskim. To dodam, jest wspaniały moment, bo jesteśmy w stanie przyjrzeć się waszej pracy trochę przez ramię. Mianowicie zaglądamy, w jaki sposób tworzycie fiszki do czegoś, co zapewne kiedyś stanie się słownikiem czy encyklopedią tego całego ruchu. A w tej chwili prosiłbym was, żebyśmy rzucili się w wir właściwej pracy i pozaglądali wam przez ramię jeszcze bardziej, to znaczy komputer jest wasz i pooglądajmy sobie wspólnie kilka książek. Poczekaj. Jeszcze to mieliśmy razem robić. To po pierwsze, a po drugie, my jeszcze mamy pytania do ciebie. Właściwie też, jak ty to widzisz, bo ten miesiąc fotografii jest dosyć specyficzny właśnie. To jest taki konflikt książki i fotografii. To jest charakterystyczne dla Adama Mazura. On nie jest tak brutalny, jak się pokazuje. Także nie skończy się to żadnymi nieprzyjemnymi pyskówkami na pewno. Nie, absolutnie. Spotkanie prowadzę ja, Adamie. Tak, ten festiwal jest o tyle rzeczywiście specyficzny, że nawet wtedy, kiedy nie w otwarty sposób, to wielokrotnie nawiązuje do książki fotograficznej. To jest najbardziej dwa oczywiste przykłady, no to oczywiście wasza wystawa i wystawa Markusa Schadena w całości oparte na książkach fotograficznych, ale i Zhang Dali, który jest ujęty w formę książkową. Ciekawy przypadek wystawy, która wygląda nieco inaczej niż książka, ale nie traci. Buduje jakąś osobną jakość, bardzo jestem z tego zadowolony. Da się te zdjęcia oglądać jako fotografie właśnie, a nie tylko zapis książkowy. Inny przykład to oczywiście Joanna Piotrowska, o której dziś będziemy mówić być może, ale nie będziemy pokazywać zdjęć niestety, bo nie mamy albumu przy sobie i która też stała się odkryciem właśnie poprzez medium książki fotograficznej dla większości z nas. Może nie dla nas tutaj w Krakowie, bo z Joanną pracujemy od jej pierwszej wystawy i dla nas Frost jest raczej uwieńczeniem pewnego etapu, pewnej drogi niż początkiem, jak się wielu spośród Państwa może wydawać. Tu może dla załagodzenia sytuacji jeszcze zrobię przypis do tego Dziwisza, bo to jest też jakby wstęp do zajrzenia w środek tych książek, które tutaj dzisiaj przynieśliśmy. Jest to, co dla mnie jest dosyć ważne przy myśleniu, oglądaniu tych książek i pisaniu o nich, to co też być może brzmi jako rzecz oczywista, ale w gruncie rzeczy chyba taka do końca nie jest, nie zawsze
z tego mu zdajemy sobie sprawę, ponieważ tak jak mówiłem, to współczesne zainteresowanie książkami fotograficznymi w dużym stopniu jest związane z współczesną fotografią i z młodymi, średnimi czy starszymi nawet artystami, którzy te książki wydają i te różnego rodzaju nowości, czy tak jak właśnie Joanna Piotrowska, postaci dzięki też tym książkom zyskują szerszą publiczność i jakoś to trochę rzutuje moim zdaniem na naszą perspektywę, też na te historyczne książki fotograficzne, w których usiłujemy upatrywać czy poszukiwać tych właśnie wartości bardziej artystycznych, bardziej indywidualnych, pewnej wyjątkowości, szczególności, tych wszystkich jakości, które zwyczajowo przypisujemy interesującym artystom czy dziełom sztuki. Natomiast dla mnie dosyć istotne jest to, że książka nie jest koniecznie dziełem sztuki. Tylko książka jest elementem naszej kultury i odzwierciedla również pewne procesy polityczne, historyczne, społeczne. Jeżeli tak przyjąć założenie, to oczywiście przemarsz przez te perelowskie książki staje się dużo bardziej złożony, ciekawy i wieloznaczny. No i teraz ten Dziwisz rzeczywiście jest kłopotem, no bo trudno na to spojrzeć jako jakąś szczególnie awangardową czy wybitną pozycję stricte artystyczną, fotograficzną, natomiast myślę, że to super ciekawa książka w kontekście tego, co się ukazuje, w kontekście tego, co jest przedmiotem zainteresowania fotografa, w kontekście pewnego całego ruchu wydawniczego, który ma swoją stabilną publiczność, jak sądzę, bo wydawnictwo, które wydaje aktualnie książki Adama Bujaka, jest prężnie działającym wydawnictwem i tak dalej, i tak dalej. I te książki wszystkie, czy większość tych książek właśnie powojennych polskich z czasów PRL, to są książki, które gdzieś działają na tym właśnie sprzężeniu pomiędzy po części tą ekspresją czysto fotograficzną, a po części właśnie z różnymi zjawiskami bardziej politycznymi, społecznymi, tym, co było możliwe, co było jakby niemożliwe. I to jest jakby dosyć ciekawe. My staramy się trochę patrzeć na te poszczególne książki nie jako właśnie indywidualne wypowiedzi autorów, tylko również jako elementy jakichś szerszych zjawisk właśnie kulturalnych, politycznych. No to tak, tak właśnie gwoli, że wstępu, bo pomysł był taki, bardzo dobry, myślę, Adama, żebyśmy w ramach tego takiego tutaj spotkania trochę warsztatowego spróbowali uchylić warsztatu naszej pracy nad blogiem i po prostu przynieśliśmy parę książek, poprosiliśmy ciebie też o wybór twoich faworytów, no i chcieliśmy po prostu dokonać takiego wspólnie tutaj przeglądu tych książek, tylko na żywo, tak jak to robimy na potrzeby naszego bloga, tak? Adam. Tak, dokładnie tak, bo Wojtek też się zgodził na taką formułę spotkania, co trochę ułatwia ci prowadzenie całości, ale to jest okej, okay, za to włączysz się do rozmowy. Więc ja myślę, że też to, co jest bardzo ważne, a co chyba też nie zostało jeszcze powiedziane, jeżeli chodzi o same książki fotograficzne, zanim przejdziemy do tej analizy, to jest taki moment pewnej materialność. Materialność brzmi tak zmysłowość, może bliżej jest przyjemności, tak? Czy takiego też doświadczenia właśnie tych publikacji, która też już jest trochę takim momentem, który myślę, że za nią 20 czy 30 lat będzie w ogóle unikalny. Też zależy nam na wystawie, żeby te książki były dostępne w możliwie taki prosty sposób właśnie. To może też ciekawie odróżnia tą naszą wystawę od wystawy Schadena, że tam można wszystkiego, czy staraliśmy się, że można było tych książek dotknąć, czy je przejrzeć. One prawdę często... mówiąc, chciałem was spytać, to znaczy zadać pytanie otwarte, jaki jest wasz stosunek właśnie do przekładania języka książki na język wystawy, tak jak to się stało w przypadku Schadena. I jego wystawa jest diametralnie odmienna od waszej. On odchodzi właściwie od tej materialności książki. Znaczy, my nie myśleliśmy o tym, żeby jakby ten projekt przekładać na format wystawy. Też być może mam tych wystaw już za dużo, tak? I książka jest właśnie czymś innym, daje innego rodzaju doświadczenie obrazu czy czegoś wizualnego, jakiejś historii, którą opowiada.
To jest inny rodzaj doświadczenia niż właśnie bycie na wystawie. Natomiast jak już dostaliśmy zaproszenie, to też pomyśleliśmy, jakby to można było ogarnąć. Tych formatów takich ekspozycyjnych dotyczących książek fotograficznych też już jest kilka, bo one są dosyć intensywnie trenowane właśnie od tych, nie wiem, 10-15 lat na całym świecie. My wybraliśmy może taki najbardziej otwarty dla publiczności. To wynika też z tego, że w Polsce ten fenomen jest stosunkowo świeży, więc te książki są dosyć jeszcze łatwo dostępne i w przystępnej cenie. Nie wszystkie, ale większość, tak? Więc jakby chcieliśmy z tego też jakby skorzystać, tak? Jakby dając ludziom możliwość po prostu przejrzenia tych publikacji strona po stronie. Co jest wspaniałe, można właściwie na żywo w każdej chwili podłączyć się do obserwacji tego, co nazywamy rynkiem książki fotograficznej, a co tak naprawdę jest raczkującym rynkiem dopiero. No to jest taka ciekawa uwaga a propos tego i to też jest związane jakby z tezą czy tematem naszej wystawy, ponieważ jedna z takich, myślę, bardzo ważnych, podstawowych rzeczy, które trzeba powiedzieć w ogóle dyskutując na temat powojennych polskich książek, czy książek z czasów Polski Ludowej, to jest to, że książka w ogóle, niekoniecznie specyficznie książka fotograficzna, była przez propagandę PRL-owską traktowana w szczególny sposób. Znaczy, książka była programowo pewnym bardzo ważnym elementem całej propagandy i całej walki kulturowej, tak? Wszyscy pewnie jeszcze pamiętamy mnóstwo sloganów z tym związanych, ale to się zaczynało w ogóle od całej idei walki z analfabetyzmem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta książka była szczególnego rodzaju orężem i co się z pierwszą rzeczą, która się wszystkim oczywiście narzuca, kiedy na przykład patrzą na te noty, które też robimy na blogu, opisujące technicznie książkę i nakład i tak dalej, że książki wydawane w czasach socjalistycznych w Polsce, książki fotograficzne ukazywały się w nakładach 5, 10, 15, 20 tysięcy egzemplarzy. Rekordzistka, którego na razie znaleźliśmy, to jest 72 tysiące. A jak przechodzimy do współczesnych czasów, to ale jest... trzeba pamiętać, że część tych nakładów była przekłamana, bo takie głosy już się pojawiły ostatnio. Szczególnie w rozmowach z ludźmi, którzy byli związani z wydawnictwami w owych latach. No ale to temat na inne badania. To jest wszystko pewnie obciążone zapewne jakimiś, to wymagałoby rzeczywiście szczegółów. Ja też wiem, że na marginesie, że współczesne dane są też często oszukiwane, bo na przykład wpisuje się do książki dane, które jest w grancie, a tak naprawdę drukuje się tej książki mniej albo więcej. W związku z tym to zawsze jest jakieś obciążone, ale myślę, że nie mylimy się bardzo mówiąc, że rząd wielkości nakładów jest kompletnie jest inny. Tak? W związku z czym to jest w ogóle ciekawe bardzo. To sprawia, że te książki są rzeczywiście cały czas dostępne, żeby jakby ta pewna idea tej misji kulturowej paradoksalnie została spełniona. My dzisiaj możemy tych książek użyć właśnie w takiej formie, w jakiej chciano, żeby one były. Są one wciąż dostępne. I jeżeli ty mówisz, podnosisz temat jakby rynku też książki fotograficznej, no to jestem w zasadzie bardzo ciekaw tego, co się stanie. Bo jak bardzo unikatowym dziełem i jak bardzo drogim przedmiotem na rynku kolekcjonerskim może stać się książka, która miała nakład 20 tysięcy egzemplarzy. Wydaje się, że nie ma szans, żeby w najbliższym stuleciu stała się przedmiotem pożądanym i drogim. A jednak są już próby wprowadzania szczególnie niektórych tych ikonicznych pozycji na rynek zupełnie inny niż rynek książki w ogóle. One pojawiają się na rynku sztuki. No, mowa tu szczególnie o, nie wiem, pierwszym wydaniu fotografiki. Dzisiaj rarytasie, choć do niedawna była to książka, która zalegała we wszystkich antykwariatach w dowolnym stanie zachowania. No tak, to się zmienia. Natomiast to chciałem tylko dodać, bo to doświadczenie jakby posiadania książek, czy też takiego obcowania z nimi też jest bardzo ważne przy tych naszych spotkaniach właśnie, kiedy te książki jakby analizujemy, czy omawiamy, czy o nich dyskutujemy. I to jest też jakby takie doświadczenie, które pomyślałem właśnie proponując taką formułę dzisiejszego spotkania, które odda w jakiejś mierze jakby to, co się dzieje normalnie, tak jak nie wiem, rozmawiamy o tych książkach, przy czym ta rozmowa jest dosyć luźna. Potem to redagujemy i publikujemy, robimy zdjęcia, więc to jest taka, bym powiedział, dosyć podstawowa rzecz, jaką robimy, ale też zależy nam na tym, żeby od początku to było gdzieś dostępne i obecne i też jakoś powiedzmy tak wpływało na bieżąco na
dyskusję o tym, czy co jest ciekawe, a co nie, i też był jakimś punktem odniesienia dla powstających współcześnie publikacji, ponieważ jak się okazało, bardzo często młodzi, zwłaszcza fotografowie czy artyści, no nie mają kompletnie pojęcia o tym, co wychodziło ileś lat temu i pewne rzeczy są bez sensu, jakby tak dziwnie wykonane w związku z tym, więc chcieliśmy też ten taki kontekst jakiś stworzyć dla tej współczesnej produkcji, powiedzmy tak oględnie. Może zacznijmy książek, to się zakresie, nie, bo tak gadamy. Tak. No właśnie, bo Wojtek, ty zaproponowałeś tą książkę. Ale może Pieśń Wawelu jednak. Ale nie, to jest, trzeba zaczynać od początku i Wojtek, myślę, przemyślnie tak zaproponował tą książkę, która sięga do czasów starożytnych. Ja myślę, że to była odpowiedź na Pieśń Wawelu właśnie, czyli my proponowaliśmy Pieśń Wawelu, Wojtek odpowiedział Akropolem, okej. Okay. No dobra, to możemy zacząć od... Wawel i Akropol to jest w zasadzie to samo, tutaj z krakowskiej perspektywy. O Akropolu powiedzieć, no tak, wy nie macie żadnej perspektywy. No dobrze, mamy Wawer pod Warszawą. Nie wiem, czy słyszałeś. Tak, słyszałem. Ale zacznijmy od okładki, bo to jest jeden z tych niezwykle szczęśliwych przykładów, kiedy książka z obwolutą wygląda pięknie mimo biednych czasów. Trzeba wspomnieć, że jest częścią dłuższej serii poświęconej zabytkom starożytnym. Przy jej tworzeniu pracował między innymi wspomniany przed chwilą Hartwig, inni wybitni fotografowie tamtych czasów. To jest książka zrobiona przez Hartwiga i Sumińskiego. Sumińskiego akurat tutaj. Piękny druk, który bardzo sobie cenię, bo to rotograwiura najwyższej klasy, bardzo ciężkie czernie, natomiast tam, gdzie tych czerni ciężkich nie trzeba, przechodzą w takie srebrzyste szarości. Znakomity układ na niektórych rozkładówkach, na innych trochę wymęczony. Wydawnictwo popularne, wielkonakładowe, używane także jako podręcznik, bo trzeba pamiętać o tym, że Polacy jako naród niewędrujący nie zwiedzali w większości, nawet jeśli studiowali starożytność, to nie zwiedzali tych miejsc. Więc w pewnym sensie podręcznik również. No ta kwestia, którą podniosłeś właśnie tego druku i rotograwiury, no to jest coś, od czego trudno się uwolnić jakby spod uroku tej techniki. Rzeczywiście przez ten cały, od w zasadzie końca lat 50. do połowy lat 70. to była w zasadzie główna, jedyna stosowana technika druku tych albumów fotograficznych i to jest rzeczywiście świetne, to jest dosyć niepowtarzalne. Specyficzne. Pamiętam, jak kilka lat temu Fundacja Archeologii i Fotografii postanowiła robić jakby remake, czy trudno powiedzieć, że reprint, ale remake Małego Człowieka z Ofiry Det i właśnie oni zachodzili w głowę, jak spróbować w technice offsetowej odtworzyć jakość rotograwiury. Więc to jest w zasadzie taka uwaga, która rzeczywiście dotyczy tej uwodzącej jakości większości tych albumów z tamtego czasu u nas publikowanych. Przeglądałem sobie tą książkę, to widać trochę na tych sfotografowanych rozkładówkach. To jest też taki już chyba moment, w którym autorzy i Hartwig, pewnie w szczególności Sumiński, tutaj tak trochę wplatają pewne takie, można powiedzieć, autoreferencyjne wątki, bo oni na przykład tego nie umiem rozpoznać, czy na przykład siebie nawzajem fotografują, ale to się pojawiają na zdjęciach też w różnych kadrach fotografowie. I to też tacy profesjonalni ze statywem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka trochę też gra jakby rzeczywiście świadoma z fotografią w ogóle, że to nie jest taki stricte, oczywiście tak jak powiedziałeś, to może funkcjonować jako podręcznik, ale zarazem widać, że ci fotografowie bawili się też tym trochę i też chcieli opowiadać o tym, że oni tam są i oni to fotografują, tak trochę w pierwszej osobie. Jest jeszcze jedna jakby rzecz z tym związana, bo właśnie o tym wspomniałeś, że ta książka w gruncie rzeczy inauguruje taką serię wydawniczą poświęconą właśnie zabytkom starożytnym, przy czym ta książka jest chyba trochę wyjątkowa w tej serii, bo ona jest pierwsza, była pierwsza,
Jej autorem tekstu jest Kazimierz Michałowski, wybitny archeolog i historyk sztuki, który się specjalizował w tych wykopaliskach. Słabo pisząc. I on później był autorem wszystkich kolejnych tomów, a do których robił zdjęcia już ktoś inny, chyba Kazimierz Dziwanowski, Tadeusz tak. Dziwanowski. I tamte książki są o tyle jeszcze dla mnie interesujące, że one są już nie podróżą do tego Akropolu, który jest też w pewnym sensie jakąś taką ikoną też starożytności i też jakoś można to sobie zrymować z tym z sentencją słynną Jana Porandowskiego, Polska leży nad Morzem Śródziemnym, wygłoszonym jeszcze przed w latach 30., ale tamte książki dotyczą miejsc, w których Michałowski prowadził badania i wykopaliska, czyli to jest taki szczególny rodzaj może nieistniejącej polskiej myśli kolonialnej, wyrażanej za pomocą naszych umiejętności archeologicznych. Istniejącej, ale przed wojną. No, żądaliśmy kolonii przecież. Tak, tak. I to się jakoś zmaterializowało w naszej aktywności archeologicznej i te wszystkie pozostałe albumy, z tego co pamiętam, przynajmniej w tej głównej serii, dotyczyły miejsc, w których rzeczywiście były prowadzone, Polacy prowadzili badania, czyli to był też zarazem taki element, dokument tego, w jaki sposób polska nauka również dokłada swoją cegiełkę do rozpoznania tego dawnego świata starożytnego. No i nasze wpisanie się właśnie usilne w też tą trochę taką mocarstwową właśnie politykę. Tak, no więc ja zwykle na tych spotkaniach właśnie mówię, to porozmawiajmy o fotografii teraz, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, jak to jest sfotografowane. Czy przede wszystkim ja myślę, że ten element zabawowy jest tutaj kluczowy, że oni jadą razem. To są autorzy, którzy mają już taką... W sumie nie wiemy, czy byli tam razem. Zresztą na tych zdjęciach wydaje mi się, że to jest jakby tak podpowiedziane. Jest dwóch fotografów, dwa aparaty fotograficzne ustawione na... Ale wiesz, na Akropolu łatwo spotkać ludzi z aparatem. Ale nie taki format. Wydaje mi się, że to jest... W każdym bądź razie ja bym tutaj był ostrożny, jeżeli chodzi o te wątki kolonialne. Wydaje mi się, że to przede wszystkim też jest taki moment turystyczny, kiedy no, takie aparaty nie pojawiały się często na Akropolu. To są kamery, które też gwarantują jakość zarówno obrazu fotograficznego, który potem przekłada się też na tą rotograwiurę, o której rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, to że to jest taki trochę moment fantastyczny, czy taki dla PRL-u. To jest książka wydana w 1964 roku, czyli wycieczki do Grecji nie były ani tak tanie jak dziś, ani możliwe bardzo często, czy dla ogółu społeczeństwa, więc te książki też mogły pełnić taką rolę właśnie przybliżającą jakiś obszar, tak, niekoniecznie kolonialnie, ale też to po prostu, nie wiem, że ktoś gdzieś był fotograf, był, zrobił zdjęcie, możemy obejrzeć, jak ten Akropol wygląda, nie będąc naukowcami, nie będąc właśnie kolonialistami. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób fotografowania, to wydaje się też, że dla obu autorów, którzy są znani, tak jak Hartwig, z dosyć na konserwatywnego takiego ujęcia tematu wierzb, czy tego takiego piktorialistycznego rozmycia. Ale to tylko jedna z części no jego wielkiego dzieła. I to jest taki moment, kiedy on już jest tym fotografem nowoczesnym. To jest moment, kiedy pracuje właśnie nad chociażby fotografiką, ale musi sfotografować Akropol, tak? Więc to nie jest żadna taka rzecz, która byłaby jakimś wyzwaniem dla Hartwiga nowoczesnego, tak? Podobnie Sumiński, który dzisiaj jest znany przede wszystkim z fotografii na przykład obiektów przemysłowych. Więc myślę, że to też jest ciekawe jakby spojrzenia tą książkę jako rodzaj takiego może nie ćwiczenia, ale takiego innego obiektu, który oni dostali do sfotografowania, jako takie wręcz zadanie fotograficzne. Ale pamiętajmy, że chętnie wykonywali tego rodzaju zadania. No jasne, a gdybyś nie wykonał chętnie, to wiesz, jedziesz, masz wycieczkę, robisz zdjęcia. Nie, podkreślam jest... tylko fakt. Mhm. Pamiętaj, że wielką część dzieła Hartwiga stanowią zdjęcia teatralne, w których się specjalizował. Był to zapewne dla niego dosyć łatwy sposób zarabiania na życie. Inną część stanowiły dokumentacje najrozmaitsze. Od dokumentacji wystaw po cokolwiek, co się trafiło. No tak, ale tutaj jakby piję do tego, że to jest bardzo szczególny rodzaj dokumentacji, tak? Czy myślenia o w ogóle o fotografii, tak? Bo to jest zarówno dla jednego, jak i dla drugiego autora. Tutaj bym się przy tym upierał właśnie, zwłaszcza jeżeli porównasz Akropol chociażby z fotografiką, czy te rzeczy, które robił Sumiński w tamtym czasie. Więc jest to dosyć specyficzna rzecz. My też, bo to też jest trochę o wartościowaniu tego, co właśnie wchodzi na przykład na naszego tam
Tumblera i co też planujemy na przykład potem dać do tej książki, która by zamykała ten projekt, bo to jest jakby ta dyskusja, która trwa. Czy ta książka się nadaje, czy ona jest ciekawa, czy jest jakby, czy coś wnosi do jakby jakiejś takiej opowieści właśnie o książkach fotograficznych w Polsce. Więc wydaje mi się, że to jest taki raczej wyjątek do pewnej reguły, chociaż ta seria wydawnicza, moim zdaniem jako całość, jest zupełnie czymś wyjątkowym i też pokazuje te ambicje, może nie tyle kolonialne znów władzy ludowej, ale takie popularyzatorskie. Też to był taki moment, kiedy te wydawnictwa wychodziły również na przykład w językach obcych i były dostępne za granicą, więc to pokazywało taką pozycję jakby kraju na świecie, tak? Czy tych właśnie takich badań dotyczących przeszłości konkretnie w tym wypadku. To trzeba dodać, że książki z tej serii były też sprzedane jakby zachodnim wydawnictwom i one w dokładnie takiej samej formie graficznej były opublikowane w kilku innych językach i to nie jako publikacja na przykład Arkad w obcym języku, tylko publikacja markowana przez zagraniczne wydawnictwo z dokładnie tym layoutem. To jest ciekawe. Ja bym na koniec... Wyjątkowo szlachetnym, tak. Trzeba to podkreślić. No właśnie, bo bym chciał jeszcze na koniec powiedzieć kilka słów o tym właśnie layoutie, który mi się tu bardzo podoba, który jest bardzo powściągliwy w zasadzie, a bardzo prosty i bardzo też nowoczesny, bo cała książka jest złożona w zasadzie na dwóch tylko jakby typach rozkładówek, to znaczy albo mamy rozkładówkę z dwoma zdjęciami i one są zawsze przydzielone tą taką cienką, białą jakby kolumienką, takim światłem, linią światła bardzo piękną i co kilka tych rozkładówek mamy zdjęcie, które jest rozłożone na obie strony i to jest w zasadzie, to są jedyne dwa tutaj zabiegi i cała jakby cała dynamika tej książki właśnie opiera się na tych dwóch formach. Bardzo mi się jakby to podoba, jest to bardzo takie proste i powściągliwe i w sumie eleganckie. A sama narracja, jak te zdjęcia są ułożone, też usiłowałem patrzeć, jest w zasadzie można powiedzieć dosyć prosta też i klasyczna, bo w zasadzie zaczyna się trochę od takiego widoku z pewnej oddali, co też sygnalizuje sama okładka, potem jest jakby tak wejście na to wzgórze, nawet z tej perspektywy charakterystycznej, jak się podchodzi pod partem, który gdzieś tam jest zawieszony wyżej, a potem przejście pomiędzy tymi wszystkimi ruinami, kolumnami i na końcu jest zjazd, jakby zjazd najazd na detale i nawet kończy się to ujęciami w ogóle z muzeum, gdzie są tam pojedyncze zachowane rzeźby czy reliefy. Znaczy właśnie kończy się trochę inaczej, bo kończy się też widokiem nocnym kolei Akropolu, więc to też jest tak jakby dzień spędzony domknięciem pewnej klamry. Więc też jest taki, myślę, że ładny moment, który puentuje tą narrację, tak? Bo oni jednak nie rozkładają tego Akropolu w taki właśnie naukowy sposób, tylko prowadzą widza. Tak? To jest taki spacer przez jakieś miejsce, co też ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak się tę książkę po prostu ogląda, właśnie towarzysząc im na tej wycieczce i też właśnie potem jest ten moment, kiedy oni sobie sami robią zdjęcia, moim zdaniem. No, jest też to, trzeba by dodać, książka ze złotych czasów turystyki, kiedy jeszcze tam wszędzie nie było zbyt tłoczno, bo te zdjęcia pokazują, z jednej strony to nie są zdjęcia samej architektury, tylko zawsze jest tam, czy w większości zdjęć jest relacja pomiędzy człowiekiem a tą architekturą, ale to jest taka komfortowa relacja, że jest tam ta przestrzeń na zadumę, to jest człowiek, kolumna, jeden człowiek, dwójka ludzi. Człowiek w garniturze. Człowiek w garniturze, czyli można być elegancko ubrany, można mieć tam przestrzeń dla siebie, tam w zabytku. Współczesne książki na ten temat to w zasadzie są wyłącznie chyba już tylko możliwe z książki na temat masowej turystyki. Tak, to prawda. Okej. Okay. To możemy chyba tą książkę z czystym sumieniem polecić wszystkim Państwu. Tak, absolutnie tak. Polecamy ją w cenie około 10-15 zł. Tyle ta przyjemność dzisiaj kosztuje i to jest też apendyks do... No, ale to jest nawet tańsze niż podróż do Grecji, można ciekawsze doświadczenie Akropolu. W sensie fotograficznie na pewno tak. To właśnie gwarantują książki fotograficzne, a teraz jeszcze lepsza rzecz, mianowicie pieśń Wawelu. Zaczynasz? Który z was to wybrał? No ja. To jest też książka, za którą część jakby fotograficzną odpowiedzialny jest Adam Bujak, który jak wynika z wstępnych szacunkowych obserwacji jest najbardziej płodnym współcześnie żyjącym autorem książek fotograficznych w Polsce, bo na jego koncie jest już chyba około 100 tytułów. I chyba prześcignął Edwarda Hartwiga. Nie no, Edwarda Hartwiga to wielokrotnie prześcignął. No, oddając rzecz, trzeba też szczerze powiedzieć, że większość tych książek powstało po 1989 roku. Już w trochę innych realiach też edytowano.
autorskich. Natomiast ta książka, ona jest fantastyczna, powiem wprost. I w zasadzie nie wiem, czy zacząć. Chyba od tego, że trochę o tym, Adam, już mówiłeś, że te książki, z którymi mamy do czynienia, zwłaszcza właśnie książki z lat 70., 80., to są książki, które mają pewną specyficzną jakość, często edytorską i poligraficzną. I teraz tak, z jednej strony w zasadzie nie da się w tych dziełach oddzielić tego, co jest pewną narracją fotograficzną i jakością tych samych sobie fotografii, od tego, w jaki sposób ta książka jest zaprojektowana i w jaki sposób jest wydrukowana i od tego, o czym ona opowiada. Tutaj trzy te wszystkie elementy w zupełnie fantastyczny sposób na siebie nachodzą i tworzą dzieło bardzo inspirujące, uważam. Bo tak, ta książka jest poświęcona specyficznym rodzaju wydarzenia czy dzieła, jakim były spektakle typu widowiska, typu światło, dźwięk, organizowane w latach 70., drugiej połowie lat 70. pod Wawelem, na Wawelu, plenerowe widowiska na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego, reżyserowane głównie przez Krzysztofa Jasińskiego. No i ta książka jakby dokumentuje te kilka lat tych spektakli niezwykłych, ale jest to też album kolorowy, fotografii barwnej, z rozmachem jakby złożony, ale ze świadomością też, że mamy do dyspozycji tylko bardzo prosty druk w technice cmyk. W związku z tym są tutaj plansze, które są po prostu z cmyka drukowane w szkole żółtym czy magenty, czy czyli z kolorów cyjanu, podstawowych kolorów, niczym nie zakłócanych, bo wiadomo było, że te kolory wyjdą rzeczywiście, można się spodziewać, jak będą wyglądać. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tych fotografii samych, to z jednej strony te fotografie usiłuje Bujak jakby fotografować tą niesamowitą ekspresję wizualną tych spektakli, które działy się nocą, gdzie odgrywał główną rolę światła, dymy. Robi to w kolorze i teraz przekładane jest to na język w poligrafii z chyłku lat 70. Dodajmy, że fotografuje to na bardzo słabej jakości materiałach. Tak, tym, co ma dostępne, tak, pewnie obróbka tu jest robiona. No i powstaje rzeczywiście jakość dosyć niezwykła, zjawiskowa, takie mgławicowe obrazy, takich trochę pastelowych albo spranych kolorach, w których cały rysunek jest w gruncie rzeczy motywu zamazany i to jeszcze jest często przedzielane właśnie. Technologicznie to też chyba było jakoś uwarunkowane, że nie zawsze ten druk kolorowy mógł być po obu stronach arkusza. W związku z tym często są takie rozkładówki, gdzie mamy z jednej strony w pełnym kolorze reprodukcję, a z drugiej właśnie jeden tylko przelot albo z monochromatyczną reprodukcję. I te właśnie dziwne zbitki tych zdjęć na poły abstrakcyjnych, z tymi na poły postromantycznymi widokami, dają taką całość, której myślę, że nie powstydziłby się Andrzej Kramarz w tym swoim najnowszym dziele, takiej książce, Atlasie, nie wiadomo czego. To ten poziom abstrakcji został osiągnięty. Jest to niesamowite, dlatego że to jest po części dzieło przypadku, a po części dzieło nadekspresji. On miał nie nadużywać ironii, ale no zdaje się, że coś puściło. Trzeba kontrolować. To jest tak, mi się wydaje, że ta książka, powiem to wprost, nie jest najlepszą książką Adama Bujaka. Mamy na liście zdecydowanych takich faworytów, jest to jeden z takich naszych mistrzów, jeżeli chodzi o właśnie publikację. Osoba, która przez te publikacje też takie bardzo mocno ilustrujące życie hierarchii katolickiej właśnie po roku 89, trochę została zapomniana. Natomiast jest to autor bardzo wielu interesujących właśnie rzeczy, stąd też chcieliśmy go przywrócić i na tej naszej wystawie w Domu Norymberskim pokazujemy kilka, właściwie trzy jego publikacje. Jest najbardziej takim widocznym fotografem na wystawie. To też łączy się z tym, że jest z Krakowa, także jest autorem też jakby takiej trochę mitologii krakowskiej. Ta pieśń Wawelu stała się też dla nas takim punktem orientacyjnym w myśleniu właśnie o tym, jak w ogóle pozycjonowane od takiej strony wizualnej czy propagandowej jest Kraków i konkretnie Wawel. Tak? Więc na tej wystawie on jest zderzony właśnie z jednej strony chociażby z przedwojennym Wawelem, tak? Jakby bardzo mocno obecnym jako motyw taki symboliczny czy istotny dla tej narracji jeszcze międzywojennej. Później jest książka bardzo piękna poświęcona takiemu niemieckiemu miastu. I później przychodzi ta narracja właśnie PRL-owska, która potem jest domykana
już właśnie tym dziwiszem, o którym tutaj trochę mówiliśmy, również w wykonaniu Bujaka. Jeżeli chodzi o samą pieśń Wawelu, ja myślę, że to, co jest super istotne, to jest to, że ta książka wynika też z takich negocjacji pomiędzy fotografem, który ma pełnić bardzo istotną funkcję, tak? Czyli jest ten spektakl światło i dźwięk. On jest ma niezwykły rozmach, to też trzeba dodać. I tutaj Łukasz nie sfotografował tego do końca, ale w ostatniej części książki z kalendarium tych wydarzeń są zdjęcia autorów, zupełnie niesamowicie wyglądający mężczyźni, ale też opisane, kiedy, którego konkretnie dnia, na przykład 22 lipca o godzinie 22 w roku 73 miało miejsce właśnie znamienna ten spektakl. Data. Tak, dla propagandy jakby PRL. Natomiast też są pokazane takie zdjęcia jakby z działań Ludowego Wojska Polskiego chyba, pontony, jakieś całe pododdziały, bataliony, które noszą jakieś... Myślę, że oni byli zaprzęgnięci w te same. No, tak, no ale wiesz, to pokazuje też taki rozmach tego całego dzieła, ale też sytuacja, która dzisiaj wydaje się nieprawdopodobna, mianowicie, że Bujak od 73 roku do 77 roku, rok w rok tam był z tym sprzętem. Ja się nie zgodzę, że to jest niskiej jakości materiał fotograficzny. On miał do dyspozycji najprawdopodobniej najlepszy wówczas sprzęt. Natomiast książka jest wydrukowana w Polsce, to też jest charakterystyczne dla epoki. Jeżeli była bardzo ładna rotograwiura, to druk barwny był tragiczny, trzeba to powiedzieć. Ten park maszynowy był strasznie słaby. To łatwo można sobie sprawdzić na niektórych drugich wydaniach książek. Na przykład o Hartwigu już wielokrotnie była mowa, ale jest ta jego książka poświęcona teatrowi na przykład, gdzie drugie wydanie zawiera już zdjęcia kolorowe i z jakości... Ja tylko dodam, bo to, co jest ciekawe dla systemu PRL, to że takie książki, które miały być najładniejsze, tak, takie najfajniejsze, były drukowane za granicą, na przykład w Jugosławii, a jeszcze lepsze we Włoszech, tak, gdzie wtedy to zlecano i tamta jakość na przykład katalogów muzealnych była no, taka, powiedzmy, na poziomie międzynarodowym. Natomiast tutaj ja myślę, że to dosyć ciekawie pasuje. To jest jakby taka paradoksalna sytuacja, że ten dosyć słabej jakości druk, właśnie to, co Łukasz powiedział, i jakby doświadczenie tej książki, która dużo lepiej wygląda na zdjęciach, to też się zdarza fotobookom dosyć często, że sfotografowane wyglądają tak monumentalnie czy niezwykle, znaczy, natomiast to jest dosyć biedne. No tak, to, co powiedziałeś, to jest jakby projekt bardzo bombastyczny. Same te spektakle były czymś jakby zrobionym specjalnie na 22 lipca i czymś jakby już mocno przegiętym, można powiedzieć. I ta książka usiłuje to dokumentować w możliwie bogaty sposób, nie wytrzymuje tego technologia. I na końcu, to co powiedziałem, mamy do czynienia z takim efektem ubocznym zupełnie fascynującym, że z naszej dzisiejszej perspektywy te dziwne, uboczne efekty są najbardziej... O, popsuło się. Są najbardziej jakby niezwykłe. Tu jest taka rozkładówka, którą właśnie gdzieś miałem, która pokazuje coś, co jest oczywiście totalnym błędem, to błędem drukarskim, kiedy dwa arkusze mają totalnie inny odcień koloru i nagle się zderza to na jednym zdjęciu, ale to wygląda z współczesnej perspektywy fantastycznie zupełnie. To jest jakby coś, dla którego trudno znaleźć konkurencję. No, po prostu ta książka poprzez te właśnie nieortodoksyjne i zepsute poligraficznie efekty jest czymś bardzo fajnym i oczywiście budzi i prowokuje to podstawowe pytanie, na ile jak daleko można sobie się posunąć w tym jakby przeinterpretowaniu czy nadinterpretowaniu tych książek. No ale to jest część jakby tej zabawy, czy też tej satysfakcji z tego, że obcujemy też z książkami, których kontekst się z czasem zmienia i nagle coś innego staje się intrygujące, tak jak we współczesnym świecie, naszym hipsterskim świecie, nas interesuje to, jak pięknie się przesunęły kolory. W waszym hipsterskim świecie. No nie no, ale to ja dodam, że to jest, tutaj nie chodzi o hipsterów, bo hipsterem na pewno nie był Wyspiański, do którego ta książka też bardzo mocno się odwołuje i ta część właśnie... No on by się chyba zdziwił na widok tej książki. Wszystko, o czym mówicie, jest nieintencjonalne w tej książce. On by się zdziwił na widok tych spektakli. Ale o tym właśnie mówię, że to jest jakby fascynujące, że też można tą nieintencjonalność świetnie sobie zaadoptować na potrzeby współczesnej kreacji. Polecamy tą książkę artystom współczesnym jako rzecz do inspiracji.
Znaczy, na pewno, bo to jest tak. Widowisko na motywach utworów Wyspiańskiego. I mi się wydaje, że to też jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o takie negocjacje, o których tutaj wspomniałem. Z jednej strony fotografa, który pełni rolę taką pomocniczą, tak? Czyli ma coś dokumentować. Z drugiej strony on nie jest wymieniany na tej pierwszej rozkładówce, tylko książkę domyka, taka druga rozkładówka, której też Łukasz tutaj nie sfotografował, ale jest jakby domknięcie, gdzie jest właśnie wymieniony w taki sam sposób Adam Bujak zdjęcia i układ i grafika Sławomir Lewczuk. I to jakby jest też takie komplementarne. Z drugiej strony właśnie jest ten autor, czyli Stanisław Wyspiański, dobrze Państwu znany. Łączy nas trochę tutaj z Akropolem, który przed chwilą analizowaliśmy od strony literackiej. Natomiast to też pokazuje coś, co nas na przykład interesuje, mianowicie taką narracyjność, czy właśnie pewne relacje też pomiędzy obrazem i tekstem. I tutaj to jest na takim trochę metapoziomie, tak? No bo oni najpierw robili te widowiska na bazie, czy na motywach Wyspiańskiego, jak to tutaj jest ładnie ujęte. Z drugiej strony ten fotograf też na tym pracował, też jakby starał się to zwizualizować właśnie ten, no bo jak fotografować w nocy taki spektakl? To musiała być jakaś interpretacja. No właśnie, jest jeszcze płyta dołączona do tego, ale ja przyznam się, że płyt nie odsłuchujemy na naszych spotkaniach, więc nie wiem, co tam jest. Nie da się wyjąć, ale to jest bonus. To jest pierwsza polska książka fotograficzna z dźwiękiem. Tam i nie jest Łukasz to płyta pewnie CD. Nie chciał pokazać, ale ta książka naprawdę daleko odchodzi od Wyspiańskiego. To żebyśmy wszyscy mieli może pojęcie, o czym mowa. Ale wiesz co, bo ja chciałem dodać, bo to jest istotne, bo tutaj Państwo się śmieją, to nie jest śmieszne. Tak? Znaczy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Bujaka, to ta książka na przykład na naszej wystawie, ona jest celowo ułożona obok misteriów. I to jest taki, i jednocześnie Dziwisza. I to jest moim zdaniem taki bardzo ciekawy moment też dla Polski i na przykład dla samego autora, który pokazuje właśnie, że takie przejście od takiej ludowości, czy takiej oddolnej duchowości, która ma swój wyraz właśnie w tych misteriach. I to jest absolutnie jeden z naszych też ulubionych fotobooków. Tutaj to się gdzieś instytucjonalizuje, czy właśnie jest zaprzęgane, jest dodawana ta literatura, wojsko, spektakl. Mechanizm propagandy. I potem już mamy tą hierarchię katolicką, która jest też bardzo mocno przez Bujaka w latach 90. i współcześnie podejmowana. Więc ta książka jest gdzieś tak pomiędzy. Moim zdaniem to jest interesujące, ale to też, nie wiem, dla mnie to nie jest śmieszne. To jest super interesujące, że to można było zrobić. Dzisiaj jakbyśmy właśnie nawet chcieli taką książkę wyprodukować, czy takie spektakle, to też są przecież urządzane, okej, nie wiem, na noc muzeum. Rozkładówki są świetne. Są świetne. Prosisz się o tworzenie bitew, wiesz, w albumach fotograficznych. No dobrze, okej. Okay. W takim razie... To teraz już jak się idziemy chronologicznie, to chodźmy chronologicznie, tu na końcu są... Tak, bo też to jest ważne, że na przykład spotykając się, czy rozmawiając z Łukaszem, staramy się zawsze zachowywać pewien taki porządek, bo bardzo łatwo byłoby skoncentrować się na przykład tylko i wyłącznie na PRL-u, bądź na książkach współczesnych. Podczas gdy nam zależało na tym, żeby sięgać też gdzieś do czasów zamierzchłych, więc zwykle na takich spotkaniach analizujemy trzy bądź trochę więcej książek, ale staramy się, żeby jedna była przedwojenna, coś z PRL-u i coś współczesnego. Dzisiaj jakoś nie udało nam się nic z dwudziestolecia tutaj przynieść, ale muszą nam Państwo... Nie zdążyliśmy do antykwariatów. No właśnie. Ale jest książka, którą też tu Wojtek zaproponował, Wojciecha Prażmowskiego. Biało, czerwono, czarna. Fotografie. Jest książka chyba z początku lat 2000. Nie? To jest podsumowanie projektu, który powstało przez lata 90. Wydana przez Muzeum w Częstochowie, co też warte podkreślenia, bo był to okres, kiedy książka fotograficzna zaczęła już wchodzić w inny obieg. To znaczy galerie, muzea były w stanie wyprodukować taką książkę, jako byt samoistny, zdecydowanie już pomyślany. My mieliśmy na tą książkę już od dłuższego czasu ochotę, ale jakoś tak się złożyło, że nawet my jej nie mamy. I teraz okazuje się, że nie jest tak łatwo już ją zdobyć. Przede wszystkim wydaje się, że ten projekt Prażmowskiego, który polegał na podróżowaniu po Polsce i fotografowaniem różnych reliktów, nie do końca reliktów, po prostu różnych znaków, które wpisywały się jakoś w model transformacji szeroko rozumianej,
że ten projekt jest chyba jednym z najciekawszych projektów właśnie z lat 90., który dotyczy przyglądania się tego, jak polski krajobraz wygląda po 89 roku, co się z niego zostało, z tego pejzażu właśnie ukonstytuowanego za pomocą na przykład chociażby propagandowych albumów krajoznawczych i tego, co pamiętam, jest pocztówek i jak to, i co się z nim stało wobec nowej sytuacji politycznej, ekonomicznej, religijnej również. A drugim elementem jakby ciekawym, który to tutaj sprawia, że to jest chyba w miarę wyjątkowa rzecz, to jest to, że to jest też projekt, który powstawał w czasie, kiedy w polskiej fotografii w jakimś stopniu, Adam popraw mnie, ale wydaje mi się, że dominującym, czy jednym z silniejszych głosów był tak zwany nurt fotografii elementarnej, taki bardzo fetyszyzujący jakby praktykę fotograficzną jako pracę z negatywem, opierający się też na takim docelowym już kadrowaniu zdjęć, że jednym klatka negatywu równa się jedno zdjęcie, nawet w najbardziej ortodoksyjnych wypadkach odbitki miały być zawsze odbitkami stykowymi, czyli 1:1. I tutaj mamy, i w tej poetyce jest zbudowany też ten projekt, znaczy wszystkie te fotografie są reprodukowane razem z ramkami negatywów, co kiedyś też odczuwałem jako dalece dyskomfortowe, bo jest to takie dosyć może nadmiernie ostentacyjne podkreślenie tego fetyszyzacji właśnie samego medium fotograficznego. Ale fajne jest to w moim przekonaniu, że właśnie Prażmowski wyszedł, czy przekroczył w jakiś sposób getto tej fotografii elementarnej, nie skupiając się na bardzo estetycznym, na daleko posuniętej estetyzacji fotografii, wyszukiwaniu takich właśnie sentymentalnych, czy trochę retro widoków, ale właśnie użył tego aparatu formalnego do fotografowania dosyć brutalnej rzeczywistości. Znaczy, ja może dodam, bo jeżeli chodzi o ten elementaryzm, to on był w Polsce popularny w latach 80. i Prażmowski wtedy robił zupełnie inne rzeczy, więc to jest takie dalekie... Wysoce artystyczne. Tak, ale to jest, on na przykład nie robił nigdy stykówek, tylko te, na przykład te zdjęcia, jak miałem okazję je pokazywać, on powiększa mniej więcej do formatu 50x50 cm. Więc tu są trochę zmiany i z tego też jest ciekawa relacja pomiędzy tą książką właśnie, a wystawą i katalogami wystaw, jak on to miał okazję pokazywać parokrotnie, gdzie właśnie te fotografie były jeszcze tak pomiędzy niebo, a czasem wrzucane na przykład takie kolorowe zdjęcie ciężarówki Coca-Coli. I to był taki element publicystyczny, który tutaj już się nie pojawia. Ta książka została wydana później, właśnie po już takiej rundzie, to może za dużo powiedziane, ale po wystawie tego materiału. Też to, co tutaj jest istotne, to są takie fragmenty, to Państwo widzą. On też nie ma takiego, jak wielu autorów dzisiaj, co to jadą w Polskę i całą Polską muszą przejechać, żeby coś sfotografować. On nie miał aż takich ambicji, więc koncentrował się na takich fragmentach, co wydaje się, że takich ruinach, takich resztkach. To jest bardzo też, myślę, że interesujące. Jeżeli chodzi o sam sposób fotografowania, to trzeba dodać, że ta książka jest zupełnie typowa dla samego Prażmowskiego, który wtedy zmienił zupełnie swój styl fotografowania. Wcześniej robił takie zdjęcia artystyczne właśnie, jakieś martwe natury, omasz dla, nie wiem, Kurosawy czy dla Wajdy, rzeźby sobie takie robił i fotografował. No takie rzeczy z lat 90. inscenizowane. Podczas gdy tutaj dostał stypendium... I później też zmienił styl fotografowania na... barwne, na zdjęcia barwne. Na zdjęcia barwne, które wydają się już dużo mniej ciekawe niż ten cykl. Tak, więc ta książka zdecydowanie jest chyba jedną z takich naszych ulubionych, jeżeli chodzi o tego autora. Tutaj jest interesujący jeszcze właśnie ten koniec, bo on pokazuje właśnie, jak to powstawało, co też jest nieobojętne, bo on zauważył tę zmianę, jaka się dokonuje, właśnie taka transformacja postkomunistyczna, tak to można nazwać, i kupił sobie taki motorek, który zrobił sobie taki, jakby, nie wiem, mocowanie do samochodu, jechał gdzieś w teren, wsiadał na ten motorek i jeździł po wsiach i po miasteczkach, tak żeby właśnie
nie przegapić, bo też mówił o tym, że na przykład jadąc samochodem po prostu nie widzi pewnych rzeczy. Chodzić, no to z kolei trochę by mu to za dużo czasu zajęło. Miał tam, nie wiem, półroczne czy roczne stypendium na coś takiego. Więc ten motorek właśnie też mu umożliwia taki kontakt bardzo bliski z tą prowincjonalną rzeczywistością i to jest tutaj też jakoś tak przez niego w tym autoportrecie uwzględnione, ale myślę, że też to widać na tych zdjęciach. Taki bardzo bliski moment podejścia fotografa do tej rzeczywistości. W tą atmosferę dobrze wprowadza jakby zamieszczony na końcu spis fotografii. To fajnie brzmi, mogę zacytać fragment. 67 Częstochowa, 66-9 Chorzów, Bodzentyn, Częstochowa, Chorzów, Warszawa, Parszów, Nowy Korczyn, Poraj, Suchedniów, Kocin Nowy, Warszawa, Szydłów, Chmielnik, Szczucin i tak dalej, i tak dalej. To jest taka też właśnie eksploracja tego wernakularnego, tego bardzo bliskiego, które na nowo trzeba jakby zrozumieć i staje się taką przygodą trochę, podróż przez ten krajobraz, który nagle się trochę poprzewracał do góry nogami. I to jest też różnica pomiędzy elementarystami, bo oni raczej się nie ruszali poza swój... Albo mitologizowali swoje miejsce. Tak, tak. Otóż to podczas gdy on właśnie raczej chciał to demitologizować, czy tak pojeździć, zobaczyć jak to wygląda trochę dalej niż w jego rodzinnej Częstochowie. A jeszcze bym powiedział na koniec, przepraszam, jeszcze anglicyzm będzie koniec, że to jest takie so 90s, że to jest taka książka, która zupełnie jakby jest to, co jest w niej, nie pokrywa się absolutnie z tym, jak ona jest zaprojektowana, jak wygląda, ponieważ jakby był zadany z góry, jak sądzę, to, jak książka może wyglądać, bo to jest taka książka za, jak sądzę, 6000 zł druk. Że po prostu to możemy wydrukować, no to w A5 to będzie. Tak my drukujemy zwykle i ciekaw jestem, czy jak dalece tutaj była w ogóle refleksja na przykład zachodziła do tego na ten temat, czy to jest świadomy zabieg, że kwadratowe zdjęcia są wydrukowane na prostokątnych stronach. Ja rozmawiałem z autorem. Powiesz, bo to jest ważne dla naszych w zasadzie. To znaczy są dwie wersje, jak to zwykle bywa. Wersja oficjalna jest taka, że Prażmowski jest zachwycony tym drukiem. Trudno się dziwić, bo książka się ukazała po prostu. A to jak wygląda jest wypadkową wielu czynników, z których pierwszy i główny nazywa się oczywiście pieniądze. Stąd też marny druk, jednokrotny, czarno-biały, na zwykłym książkowym papierze, bez żadnych polepszeń, żadnych udziwnień w druku ani w oprawie, a jednak to jakoś współgra. To znaczy tę książkę czyta się wspaniale. No, ja myślę, że współgra z tą transformacją, tak? Po tej rotograwiurze, o którą tutaj się pochylaliśmy, to jest właśnie taki druk, na jaki stać trzecią RP, więc i fotografów, którzy tutaj robią takie zlecenia ze stypendium. Ja myślę, że to trzeba dodać, że... Nie, właśnie zatrzymajmy się na tym, bo trzecią RP było też stać na to stypendium. No tak, to prawda. Ale ta książka jest nie tylko efektem stypendium, ale też współpracy z Muzeum Bądź Co Bądź Prowincjonalnym, czyli Muzeum Częstochowskim. To jest znów taka... Zależy, jak rozumiesz prowincjonalizm. Kraków jest też swego rodzaju centrum. Kraków jest centrum, Częstochowa jest tak trochę z boku. Więc, że tak, trzeba byłoby tam pójść do tego muzeum. Ja mam żonę z Częstochowy, okay? Więc to nie jest tak, że ja tutaj bym deprecjonował Częstochowę. Ale jednak to muzeum, które to dofinansowało, naprawdę tutaj myślę, że stanęło na wysokości zadania. Na wysokości zadania. W dodatku też jeszcze bym się tak nie pasił nad tym projektem, ponieważ to się bardzo rzadko zdarza, ale ten projekt robiła córka artysty, która wówczas, z tego co pamiętam, kończyła szkołę artystyczną, czy była w trakcie studiowania. Więc jest to też taki, bym powiedział, charakterystyczny moment, tak? Więc to może nie jest do końca taki świetny layout, ale też nie jest zły. Ja raczej miałem na myśli to, że co w gruncie rzeczy jest na plus, tak jak mówimy o tym, że ta książka nie ma wyspekulowanego layoutu, tylko to jest raczej książka pomyślana, jak to zrobić, żeby to się udało, żeby tutaj już nic nie zepsuć, że to są pewne dane, konkretnie warunki, których wiadomo, że nie można przeskoczyć, więc można tylko o tym pomyśleć, jak to właśnie zrobić, żeby nic tutaj jeszcze dziwnego się nie stało i w zasadzie ta książka w tym sensie jest bardzo minimalistyczna.
że ktoś to zrobił, na przykład ktoś z rodziny, żeby przypadkiem ktoś inny tego już nie zepsuł do końca, tak? I ten taki minimalistyczny, prosty efekt jest w sumie bardzo szczery i zgadzamy się z tym, że przekonujący jako książka też, która opisuje tę sytuację, ten czas, który w zasadzie już teraz jest czasem historycznym, tak jak ta książka, którą też bardzo polecamy, ale ona nie jest łatwo dostępna, muszę powiedzieć. Na no tyle niedostępna, że jej nie macie. No to jest, znaczy, ja miałem, ale niestety gdzieś... Ukradł jest. Tak, trzeba to powiedzieć wprost. Książki takie są też kradzione i to trzeba uważać, komu się pożycza. Natomiast książka właśnie... To nie jest ten egzemplarz. Ale nie, to jest twój. Ja miałem z dedykacją. W każdym bądź razie jest tak, że to jest w 1000 egzemplarzy i tutaj też myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, że na przykład do naszej wystawy, o której tutaj już wspominaliśmy, najtrudniej było zdobyć książki wydane na przykład właśnie 10-15 lat temu, wydane w 1000 egzemplarzy. To jest... Ale za chwilę będzie ta sama sytuacja. No, waszą wystawę kończy książka wydana w jednym egzemplarzu na okazję z okazji właśnie tej wystawy. Autor jest stypendystą też ministerstwa i stara się o to, żeby w ramach tego stypendium wydać ją pewnie w 300 egzemplarzach. No, to jest też o kondycji książki współczesnej taka trochę jeszcze uwaga do tego, o czym mówiliśmy. To tak, znaczy, Adam, no niewątpliwie, tak jak już na początku mówiliśmy, wzrosła niebotycznie liczba tytułów wydawanych co roku, stąd i spadek nakładów. Nie wspominając oczywiście o innych okolicznościach. Niewątpliwie za kilka lat najtrudniej będzie zdobyć książki, które są w tej chwili wydawane, no bo nie jest rzadkością książka wydana w 50 czy 100 egzemplarzach. Taki normalny, wysoki nakład książki fotograficznej to będzie się pewnie sytuował w okolicach 300 egzemplarzy czy 200. A tu jednak mówimy o grubych tysiącach. Tak jest. Nie wiem, jak jesteśmy z czasem. Może macie, no to zaryzykujmy jeszcze krótką opowieść. To będzie jakby trochę chronologicznie domknięcie tematu. Muszę się cofnąć jeszcze chyba wcześniej, bo mamy książkę bardzo współczesną. Chyba nawet ona miała premierę w tym roku, którą ją miałem przyjemność, no szczerze mówiąc, pierwszy raz zetknąć dopiero parę tygodni temu w ramach obrad jury nagrody na fotograficzną publikację roku. Ale to jest książka, która i tak sama z siebie powstała na skutek zwycięstwa w konkursie organizowanym przez Czytelnię Sztuki w Gliwicach, tak? Projekt książki fotograficznej. Wojtek jest jurorem. Tak, i z tej okazji nie będę mówił o tej książce, no bo jakoś przy niej też trochę pracowałem. To opowiedz o konkursie. Konkurs na projekt książki fotograficznej imienia Wilhelma von Blandowskiego to jest konkurs organizowany, w tym roku była trzecia edycja, nie wyłoniła zwycięzcy, dlatego nie będzie zapewne wydawnictwa, czy też pojawi się później jako wydawnictwo towarzyszące wystawie pod koniec roku. Wygląda ten rynek konkursowy dosyć dziwnie jednak, bo pierwszy rocznik to było bardzo dużo zgłoszeń, w okolicach 200. Drugi już znacznie mniej, zauważalnie mniej. Ten to było zaledwie kilkadziesiąt pozycji. Także zastanawiamy się wszyscy, czy ma sens po prostu kontynuowanie tej zabawy. Tym bardziej, że jak możecie się Państwo domyślać, koszty organizacji, a szczególnie finansowanie głównej nagrody, to jest wydanie książki tu we współpracy z graficzką. No to nie jest dyplom honorowy po prostu. Dla małego, kolejnego niewielkiego muzeum, o którym dziś mowa, jest to pewien ciężar. No ale to może z wami też porozmawiamy o tym, czy ma sens właśnie kontynuowanie tej zabawy. Mi się ta książka jakoś zwróciła moją uwagę podczas naszych obrad. Jest taka, w jednym słowie mówiąc, bardzo esencjonalna. Jest książka, która nosi tytuł Alles ist gut. Autor jest Kostrzewa, Tomasz Kostrzewa. Nie, Wojciech. Wojciech Kostrzewa, przepraszam. I w zasadzie ani nie znałem wcześniej autora, ani nie wiedziałem, o czym ta książka jest. I w zasadzie
Niewiele też więcej jest, można znaleźć oficjalnych informacji na jej temat, ale w zasadzie to nie jest tak bardzo potrzebne, bo to jest rzecz bardzo, tak jak powiedziałem, esencjonalna, taki rodzaj wizualnego, bardzo ekspresyjnego eseju o życiu trochę miejskim, wielkomiejskim, trochę tak przesycona czernią. Mówiliśmy tu o tych rotograwiurach, w jakim sensie to jest jakieś takie, na niektórych tych rozkładówkach widzę takie dalekie echa też fascynacji takim rodzajem poligrafii, tak jak chociażby w tym, co się wydaje być takim bardzo dużym powiększeniem z jakiegoś innego zdjęcia. Ta rozkładówka może właśnie nawet takiego, efekt tego jest taki właśnie prawie, że rotograwiurowy. Są to dosyć rozmaite jakby kadry. Książka jest prawie całkowicie czarno-biała. Jest tam kilka rozkładówek kolorowych, które tak to trochę tą sytuację dynamizują. I jest to też rodzaj po prostu takiego zapisu trochę na zasadzie dziennika, bo są zdjęcia, z, tak jak to na stronie tytułowej jest chyba wyrażone, z trzech lat, 2011-13. I chyba wszystkie, albo co na większość, pochodzą z Berlina, co czasem jest czytelne. Czasem ten to właśnie taki postpunkowy, jakiś berliński, mroczny klimat lat 80. to przewija. I właśnie ten taki zapach, ta aura tego, tej książki jest czymś, co mi szczególnie się jakby podoba, bo jest to rzecz bardzo konsekwentna i przekonująca właśnie w tym. I czuję się w zasadzie bardzo komfortowo z nią, obcując jako taką czysto wizualną przygodą, bardzo ekspresyjną. Tam na końcu jest nawet taki krótki odautorski tekst, który nawet nie wiem, czy jest tak bardzo potrzebny. Ta książka też pachnie taką właśnie świeżym drukiem, jest taki raster gruby na okładce i to wszystko jakby dopełnia tego takiego dosyć emocjonalnego doświadczenia. Może do powiedzeń parę. O autorze mogłeś nie słyszeć, bo to jest młody chłopak, który bodaj 2 lata temu skończył akademię w Warszawie. Nie studiował fotografii. Fotografia jest jakimś językiem pokrewnym zapewne, zaledwie. Nie wiem, co będzie robił w przyszłości. Robił przez dłuższy czas zdjęcia i traktował je wysoce instrumentalnie. To znaczy, co mnie zachwyciło w tym projekcie, tym pierwszym, który jest nieco odległy od tego, co oglądamy tutaj, to dwie rzeczy. Właśnie traktowanie fotografii jako często wymiennego elementu narracji. To znaczy on budował klimaty, nie zależało mu na konkretnych zdjęciach. To jest fantastyczne, kiedy się buduje z kimś razem książkę. No i ten projekt książki był wykonany na bardzo grubym kartonie. Ona była początkowo bardzo gruba i zrobił to na kolorowym ksero, które daje jeszcze bardziej nasycone, mięsiste czernie. Tego oczywiście nie da się odtworzyć w druku poza jakimiś możliwościami, które są bardzo drogie po prostu. To są takie, mi się podobają, są takie ciekawe detale, niuanse. Ten ostateczny, ta książka, jak ostatecznie została złożona, ma szereg takich smaczków też poligraficznych, które mi się podobają. Już mówiłem o tym rastrze, o tych przeskalowaniach, ale to jest na przykład taka ciekawa rozkładówka, gdzie zdjęcie jakiegoś załomu ściany się idealnie, minimalnie właśnie mija z grzbietem jakby książki. Właśnie takie bardzo nadekspresyjne gesty, a takie bardzo minimalistyczne, czy też takie różne prześwietlenia na fotografiach, jak tutaj te oświetlone fleszem, odblaskowe kombinezony. To wszystko jakby strasznie w przemyślany sposób, jakby się ta jakość fotograficzna się w przemyślany sposób składa z tą jakością poligraficzną. To jest bardzo takie jednorodne. Tak, znaczy rzeczywiście tutaj co do samego konkursu, to nie wiem, moim zdaniem to jest ciekawe, że ta książka jest efektem właśnie takiego naboru, że ktoś wybiera i decyduje o tym, że jakiś autor będzie mógł w takim formacie sobie wydać książkę. Myślę, że to jest w porządku, ale to też jest symptomatyczne właśnie jakby to, ten sposób powstania. Bujak, tak, czy nie wiem, Hartwig, nawet Prażmowski jednak pracował w zupełnie inny sposób. Więc jest to też taka właśnie praca, przez którą można się dowiedzieć czegoś, nawet nie o konkretnym artyście, ale też o takim stanie świadomości, powiedzmy, takich na przykład młodych ludzi, nawet już nie fotografów, bo powiedziałeś, że jakby instrumentalnie używa tego medium. Znaczy, wydaje mi się, że ta książka też jest symptomatyczna, bo o tym też dużo z Łukaszem rozmawiamy, bo przy tym właśnie takiej dużej ilości książek w niskich nakładach tworzonych współcześnie bardzo trudno jest znaleźć jakąś taką jakość nową.
Ja do końca nie wiem, czy ta książka jest aż tak oryginalna, że ona się przebije dalej, czy że jakby pozostanie z nami dłużej niż jako wpis na Tumblerze. Takich książek powstaje dużo, właśnie intuicyjnych, o emocjach, o klimatach, tak, które są gdzieś nieracjonalne, tak, Ales is good, ale właściwie nie wiadomo do końca, co jest good, co to jest Ales, tak, i tak dalej, kim jest autor. Więc tutaj... To ironiczne wyłapanie napisu na ścianie, po prostu. No tak, ale jak mówimy, że jak oglądasz tę książkę, to wiesz, że nie Ales i nie Głód. No tak, tak. Natomiast chodzi mi o jakby samą taką rację bytu tego typu publikacji, bo trochę wracam tutaj do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Ale żądasz większej celowości, bo nie rozumiem. Nie, no to jest taka książka, która właśnie powiedzmy ma 300 egzemplarzy i 200 czytelników, tak? I to i tak będzie dużo. To jest w porządku, tak? Bo ona jakby opowiada o życiu jakiejś osoby w dosyć przejmujący i ciekawy sposób fotograficzny, ale nie jest tak, że ona ma się komunikować z jakimś dużym gronem odbiorców. Na przykład dla mnie, jeżeli chodzi o wartość książek fotograficznych, to jest jakiś jednak cel, tak? Który autor powinien jakby osiągnąć, żeby to przełożyć na jakiś taki, nie wiem, społeczny odbiór, nie wiem jak to nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o same fotografie, to też wydaje mi się, że to jest, tak sobie pomyślałem, jak pytałeś o tą polską książkę fotograficzną, że to jest taka niepolska książka fotograficzna. Począwszy od tytułu niemieckiego, ale też takiej koncepcji właśnie fotografowania, którą można prześledzić w różnych miejscach świata. To powstaje, czy w Japonii, czy na przykład w Szwecji. Tak, ona tak pachnie tymi klasycznymi na przykład pozycjami Moriyamy, takimi bardzo ekspresyjnymi zapisami z miasta, z życia. No właśnie, a nie pachnie Hartwigiem i Bujakiem. O. No trochę te drogie rolochony. Ale w zasadzie być może wiem, co masz na myśli, co mogłem jeszcze też wyrazić trochę w inny sposób, że ta książka, tak jak powiedziałem, jest dla mnie przekonująca i bardzo klimatyczna i ta jakość jest dla mnie satysfakcjonująca, ale sposób, w jaki ten klimat jest zbudowany, to nie jest specjalnie rzecz oryginalna. Jeżeli prześledzi te zdjęcia, to te motywy to nie są też zdjęcia, które są zdjęciami, czy motywy, ta ikonografia, które byłyby jakieś specjalnie oryginalne. Wręcz przeciwnie, to są wszystko w zasadzie klisze takie fotograficzne. Policja, broń, ogień, noc, światło, flash, napis na murze. To wszystko jest właśnie taki trochę taki anarchistyczno-postpunkowy klimat imprezowy. Wszystkie takie mocne efekty, które dają też kontrastowe takie możliwość w ekspresji, w kontraście bieli, czerni, czasem gdzieś właśnie zmiękczony przez taki jakiś trochę rozmyty, niejednoznaczny, nałożony kolorowy wizerunek, czy na przykład właśnie kadr z Chaplina. Więc jakby to są elementy, wszystkie rozpoznajemy bardzo dobrze, ten kod cały, ale ja jestem zadowolony jakby z tego efektu. Myślę, że jest bardzo przemyślona. Zgrabnie się składa. Nie, tak, też myślę, że to nie jest może jakaś rewolucja, ale książka jest ja bardzo ją ładna. Kupię z przyjemnością. Ja już ją mam. W każdym bądź razie pomyślałem, że tutaj taką książką, która to powinna domykać, wtedy byłaby Piotrowska, tak? Bo przez różnicę właśnie można byłoby zobaczyć, co jest, jak można zrobić taką powiedzmy globalną książkę w globalnym kontekście konkursowym i takiego funkcjonowania fotobooków, która trochę inaczej jakby opowiada różne historie, ale my je odbieramy i różni ludzie na całym świecie też się bardzo dobrze odbierają. Ale to, tak jak powiedziałem, to jest myślę, że też taka symptomatyczna publikacja i ja jestem za utrzymaniem tego konkursu, zdecydowanie. No, o nieobecnych się nie mówi, ale jak już wywołałeś tą Piotrowską, to mi się też trochę się nad tym zastanawiałem, przygotowując się i myślę, że różnica pomiędzy tą książką, książką Piotrowskiej byłaby chyba taka, zupełnie mówiąc na grubo, podstawowa, że ta książka to jest klasyczny fotobook, książka fotograficzna, a książka Piotrowskiej to jest inna książka, która bardziej wynika z dyskursu sztuki, to jest bardziej pozycja artystyczna. Ale zdecydowanie, ona jest poza fotografią w ogóle. A to nie jest złe, to nie jest zarzut. Nie, czy... nie zarzut. To jest, opisuje tylko różnicę jakby w filozofii. No tak, ale wiesz co, ja mam do ciebie pytanie, co ty rozumiesz przez słowo esej fotograficzny? To jest ciekawe. A dlaczego pytasz? Wiesz co, bo tak powiedziałeś o tym, że jest taki esej fotograficzny. Więc pomyślałem, że tego to jest... teraz nie powiedziałem. Nie powiedział mi się? Nie, mam, nie, to nagrywamy, nie, więc sprawdzimy. To było zaskakujące trochę. Ale co to jest esej fotograficzny? To rzeczywiście, bo ta książka jest takim esej. Jednak, Adam, ty jesteś zmęczony.
Może pozwolimy Państwu pójść do domu w takim razie. Bo właściwie... Nie, bo ta książka jest ciekawym właśnie przykładem czegoś, co można byłoby nazwać esejem fotograficznym, prawda? Oczywiście, że tak. Tak samo jak można by nazwać Frost esejem fotograficznym, o ile uznać, że jest to książka fotograficzna. Bo to też jest dla mnie interesujący taki moment translacji właśnie różnych na przykład tematów obecnych w pisarstwie na język wizualny, prawda, które jakby to nie jest jakby moim zdaniem niezasadne pytanie w kontekście tego typu publikacji, których jest, tak jak powiedziałem, dosyć dużo. I sama jakby koncepcja właśnie tego eseju, ona powraca. Natomiast trudno powiedzieć, żeby to było tak łatwo uchwytne, czy do końca... Jak sam esej. To ja nie wiem, czy to gatunek, który... to nazwał esejem, czy raczej tekstem do muzyki. No. Okej, okay, no dobrze, to teraz tak rozumiem, że... Nie, no to spuścimy towarzystwo. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że daliście nam okazję zaglądnąć sobie przez ramię. Oczywiście obaj panowie są do państwa dyspozycji jeszcze przez chwilę. Ale poczekaj, bo jeszcze może ktoś ma coś do dodania, na przykład brał udział w tych pokazach światło, dźwięk, pieśń Wawelu i chce na przykład nam powiedzieć, że to wszystko było nie tak. Albo, właśnie. Nie wiem, był z Prażmowskim. Nie, no bo to jest to oczywiście czas na pytania. Tak, ale te pytania ogólne trochę mało się sprawdzają, tak uważam. Tak, przez mikrofon, to mam na myśli. Raczej pozostańmy tutaj, jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać sobie o tym, o czym mówiliśmy albo o czym nie mówiliśmy, to pozostajemy do dyspozycji. No chyba, że ktoś. Ktoś się wstydzi? Ktoś chce może zadać pytanie do mikrofonu? Proszę. Ja myślę, że prowadzący się wstydzi. Aj, bo pan, rozumiem, chce i dziś uczynić jakieś uwagi. Bardzo proszę, oddam panu mikrofon. Ja mam mikrofon, jeżeli ktoś chce zadać jakieś pytanie, proszę podnieść rękę, ja dostarczę. A jednak? Czyli pani jest bywalcem, tak? I zadaje zawsze pytanie, dlatego nie chciałeś... tego... Jest bywalcem, jest na wszystkich wystawach. Świetnie. Nie jestem na wszystkich wystawach, ale rozumiem tutaj uszczypliwość prowadzącego w stosunku do mojej osoby, więc może w ogóle nawet nie zabiorę. Nie, no niech pan zabierze. Ale teraz jesteśmy bardzo ciekawi. Ale jednak zabiorę, bo skusiło mnie tutaj właśnie to mówienie o tych książkach. Ja uważam, że dodanie do tego tematu książka fotograficzna, to trzeba w cudzysłowie, bo przecież książka to jest zupełnie coś innego niż album lub cały szereg innych publikacji, które też zamykają się w formie książki. O czym my tutaj mówimy? No, państwo dajecie kilka przykładów, no, można by tych przykładów mnożyć, ale nawet na tych kilku przykładach widać, jak trudno jest mówić o czymś, co ma kartki, okładkę i zawiera różną treść, tak wizualną, jak i logiczną, bo nie zawsze wśród tych kartek jest coś zapisanego, żebyśmy mogli oprócz tytułu przeczytać lub wydawcy. Jest jeszcze, a czasami jest wręcz odwrotnie, że myślimy sobie o czymś innym, a potem po przeczytaniu dodanego tekstu, który jest często grubszy lub cieńszy lub tylko jako bilet dodany do tych kartek, zupełnie nas szokuje, że artysta czy ten, kto zamierzał tą publikację sobie opublikować lub ktoś mu opublikował, zupełnie miał inne przesłanki. No, dla mnie jest wręcz nieprawdopodobną rzeczą nazywać tą książeczkę, którą ostatnio Państwo pokazali nam, jako publikację, nie wiem, fotobook czy coś, no chyba, że dzisiaj rozmawiamy, że fotobook jak Facebook, jak zbitka różnych obrazków, różnych ikon w formie, tak jak powiedziałem, w formie kartkowej. I dzisiaj łatwość tego zrobienia jest tak jak łatwość robienia zdjęć. No, i mamy tą elektronikę, mamy różne technologie dostępne dla ogółu publiczności, ale nie każdy, kto kupi
ołówek, czy długopis, czy pióro nawet za 1000 złotych, może nazywać się autorem książki, gdy coś napisze, bo przecież to nie jest miarodajne z tym, co on tam zawrze na tych kartkach. I tak samo dla mnie to, co państwo pokazali na końcu, ma się zupełnie nijak do tego, co było na początku pokazane. Ale to się przekłada na dzisiejszą właśnie tak zwaną książkę fotograficzną. No tak, znaczy, wie pan co, bardzo panu dziękuję, bo właśnie chodziło o takie pytania. Tak, bo to jest, wracamy do podstaw. Wie pan co, no my też mamy z tym problem. Myślę, że to tutaj wybrzmiało i o tej książce właśnie też dlatego chcieliśmy porozmawiać, bo mamy dużo wątpliwości i te nasze spotkania oczywiście tutaj dla państwa, chociaż też się zastanawialiśmy nad tym, bo ja nawet proponowałem, żeby wziąć trochę większy zestaw i dokonać takiego wyboru, gdzie powiem, a dobra, Kostrzewa to się nie nadaje, tak? Bierzmy Prażmowskiego, to jest książka fotograficzna, tak? No bo ta nasza praca też jest pracą wybierania, czy takiej selekcji właśnie tego, co naszym zdaniem się kwalifikuje jako ciekawa książka fotograficzna, a co nie spełnia tych wymogów podstawowych. I rzeczywiście o tym można było porozmawiać, bo to jest dosyć kluczowe. No my zakładaliśmy, że jednak książką fotograficzną i też te definicje jakby są przez nas czasem może nie zapożyczane, ale tak naginane jednak. Bo, nie, chodzi o to, że jakby jest dyskusja o tym środowisku też fotograficznym, czy wśród kolekcjonerów, tak? Ale to są takie książki właśnie, które, tak jak Prażmowski, nie tylko chodzi o format książkowy, dosłownie, ale jest autorem, realizuje konkretny projekt, który kończy właśnie się też publikacją książki, która jest czymś innym niż wystawa. To nie jest katalog wystawy. To jest jego autorska wypowiedź, różna od tego, co robił wcześniej. Naszym zdaniem też bardzo ważna w jego dorobku. W związku z tym możemy to traktować jako taką autonomiczną całość. To może tak zabrzmi nieco konserwatywnie, ale o to nam też chodzi. Jeżeli chodzi o Kostrzewę, no to jest taka bardziej zinowa publikacja. To jest słuszna uwaga. Te książki współczesne, wydawane czasem w 300 czy 200 egzemplarzach, czasem na ksero wręcz robione, czy gdzieś w tym CEWE coś tam, fotobook, One też są czymś takim może nie do końca udanym, ale zbliżonym do tego formatu książki fotograficznej. To też jest uwzględniane często przez osoby kolekcjonujące czy dyskutujące właśnie tą taką dynamikę, czy to co Wojtek nazwał tą drogą książki fotograficznej, bo ona cały czas ewoluuje, ona cały czas się zmienia i ta dyskusja się nie kończy, też dlatego chcieliśmy państwu to trochę tak zaprezentować w takim... Dlatego też bym jednak obstawał przy pewnej drobnej korekcie tego, co powiedziałeś, że no to, że ta książka wygląda tak, a ta wygląda tak, to nie tylko koniecznie musi wynikać z umiejętności autora, ale również z tego, że świat się właśnie zmienia i mi to nie przeszkadza, że ta książka ma 300 egzemplarzy i wygląda tak, jak wygląda, dlatego że być może to jest bardziej adekwatny współcześnie sposób wypowiedzi na temat tego, jak funkcjonują wokół nas obrazy, jak ktoś ma potrzebę ułożyć swoją narrację. I tego bym się jakby akurat nie bał, że książki dzisiaj nie wyglądają jak książki. No bo może jest akurat taki czas i z tego też wynikają konkretne konsekwencje w wyglądzie. Ona wygląda jak książki, tylko że tam nie ma tekstu. Jest. Nie, to jest ten tekst. Wygląda jak nie wyglądają. Jest moda od paru lat, jest taka moda w Polsce, to jest przez parę lat jeszcze się trzyma ciągle, że teraz się robi książki bez grzbietu, jakby z otwartym grzbietem. Ale ona grzbietem, jest tak? Z grzbietem. No tak, tylko, to akurat jest, to jest inaczej, jest jakby złożone. Ale to jest przykład jakby tylko jednej rzeczy, że dużo jakby zabiegów jest takimi zabiegami formalnymi, które bardzo silnie jakby grają z konwencją książki, że na przykład można książkę pozbawić oprawy. I nadal to jest książka i to z czegoś konkretnego wynika, że i to nie jest jakby moim zdaniem powód do takiego lub innego wartościowania tego, tylko to jest raczej znak tego, że ta książka jest jednak cały czas żywym przedmiotem odniesienia i zastanawiania się, jak ta książka wyglądała dzisiaj, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość i co można jeszcze z tą książką zrobić. Znaczy, tak, ja myślę, że też być może to szkoda, że nie daliśmy czegoś z dwudziestolecia międzywojennego, żeby pokazać taką różnicę. Te książki są bardzo mocno związane z czasem, kiedy powstały, zarówno jeżeli chodzi o możliwości drukarskie, na przykład stypendia dawane przez ministra, bądź konkursy organizowane przez instytucje sztuki. Jeżeli ktoś, to co Łukasz powiedział, tak, jeżeli byśmy jeszcze tutaj dzisiaj pokazali państwu tą Zofię Rydet, są takie na przykład pomysły, żeby powtórzyć tę publikację, zrobić dodruk.
To dosyć kuriozalne akurat w tym konkretnym wypadku, bo ta książka miała stosunkowo duży nakład, ale zrobiono taką, podjęto taką próbę. Nie można tego zrobić, nie można po prostu tego powtórzyć, bo nie ma już nawet takich maszyn drukarskich, tak? Więc trzeba byłoby wszystko rekonstruować włącznie ze zrobieniem, nie wiem, jakichś właśnie maszyn. Więc to jest tak, że... Ostatnie polskie maszyny do grawiury wyjechały do zagranicy po prostu. Zostały wywiezione, kupione przez drukarzy w Niemczech. W pewnym momencie uznano, że to, co było robione przez lata, jest przestarzałe i nie ma absolutnie żadnej przyszłości. Natomiast jesteśmy świadkami pewnego odrodzenia sztuki drukarskiej na małą skalę. To są fantastyczne małe drukarenki, które i potrafią szyć inaczej, i drukować na dowolnym papierze, i robić tłoczenia i tak dalej. No nie ma się co obrażać też o to, że książka się zmienia, bo się zmienia. Zmienia się dostępność papierów, zmienia się cena książki. Dzisiaj książki bywają bardzo drogie i za te pieniądze można zrobić więcej. To tak pokrótce. No właśnie, bo ta książka się bardziej zbliża do obiektu, no nie, bo w tej chwili już nie jest, no bo na czym polega istota książki? No nie, to i tak się słyszymy. No na czym polega istota książki, no nie, bo tak zareagować. Ja zareagowałam, że wygląda jednak tak jak książka, no bo na czym polega książka? Że ma, tak, jest materialna, jest, ma po prostu kartki. Czy ona ma okładkę, czy nie ma okładki, to już jest druga sprawa, bo jeżeli weźmiesz książkę bez okładki, to też to będzie książka, tak? Na czym polega istota książki? To są, tak jak powiedziałem, spory definicyjne, tak? Na stronie semantyki, no nie, ale... Biblioteki Narodowej nie mają jakby całe rozróżnia właśnie te teki na przykład, no, tak? No, czy... no, no dokładnie, ale w tym momencie właśnie mówimy już o tym, że rzeczywiście w kontekście do czasów po prostu książka, która kiedyś była właśnie dostępna dla wielu ludzi i ona wyglądała seryjnie, to w tej chwili to już jest po prostu coś, co zbliża się rzeczywiście do obiektu, no nie? Bardziej dzieło sztuki i tak dalej. I to są no to na pewno, dzieło, to na pewno, ale również to, co Łukasz powiedział na początku, myślę, że jest ważne, że ta perspektywa, na przykład proponowana przez młodych autorów, właśnie jak tutaj ten ostatni z analizowanych przykładów, pozwala inaczej spojrzeć na książki drukowane na przykład 40 czy nie wiem, 80 lat wcześniej, tak? I one też mają dla nas inne... znaczą co innego, czy inaczej są oglądane i czytane niż były w czasie, kiedy powstawały. Także to jest też o takim historycznym momencie, kiedy te książki jednak, no chyba to jest taka dekadencka trochę sytuacja, jeżeli chodzi o książki drukowane, prawda? Wszyscy mamy takie poczucie, więc to jakby pozwala właśnie przyjąć inne spojrzenie na to, co się wydarzyło też. Z tym jesteśmy pozwalani na przyjęcie. Tak, otóż to, tak. Pieśń Wawelu, no nie, jakby patrzyła na nią tam w latach 80. kiedy to została wydana, Boże, jakie wstrętne, ojej. A dzisiaj po prostu przez kontekst tego wszystkiego, co się wydarzyło tam te 30-40 lat później, no po prostu ja się z tego bardzo cieszę, no bo to tak jakby myślę, że to właśnie co cię cieszy też, no nie. I kurczę, no bo parę takich... I już widzisz w ogóle, pamiętasz różne historie z tym związane, co się potem stało, jaka jest historia tego, no po prostu różni ludzie będą to różnie odbierać. Inaczej to odbierze człowiek, który ma dzisiaj 20 lat i tą książkę obejrzy, też będzie miał swoje po prostu zdanie na ten temat, ale to jest coś po prostu, coś charakterystycznego, coś oryginalnego, no nie. Tak, to jest ostro kwasowa rzecz, tak na to patrzę. No nie, to akurat nie miałem takiego... Tak dobrze nie ma. Nie. To nie... No właśnie, mieliśmy tutaj problem, przykład książki no, takie najbardziej propagandowe z Nowej Huty, okazało się, że nawet nie można zdobyć egzemplarza z obwolutą, chociaż wydawało się, że też tego jest mnóstwo w antykwariatach. Tutaj to się też szybko zmienia. To miało 10 tysięcy nakładu, chyba że to oszukali, jak mówisz, i było na przykład... No bywało tak, ale nowochockie... No dobrze, czy są jeszcze, tak? Idziemy do urzędu. Idziemy do urzędu. Właśnie, idziemy do urzędu. Bardzo Państwu dziękuję za to, że przerwaliście na chwilę ten długi weekend. Zapraszam na jutro na spotkanie.